Jesteśmy na podwórku kamienicy pod adresem Ząbkowska 12. Powstała ona na przełomie XIX i XX wieku dla Zysia Jurmana i była w dużej mierze przed wojną zamieszkiwana przez osoby pochodzenia żydowskiego. Na futrynie jednej z bocznych oficyn kamienicy zachował się niezwykły mikroślad historii. To wgłębienie, ten ślad po mezuzie, jest dzisiaj pamiątką po przedwojennych mieszkańcach i właścicielach tego domu. Mezuza to takie niewielkie pudełko, drewniane, metalowe, szklane. Natomiast najistotniejsze jest to, co było wewnątrz tego pojemnika. To były dwa fragmenty tory, które religijny Żyd, te błogosławieństwa tam zapisane, religijny Żyd powinien odmawiać wchodząc do żydowskiego domu, później do żydowskiego mieszkania i do niektórych pomieszczeń w tym mieszkaniu. Żeby w pewien sposób ułatwić sobie życie, stworzono właśnie mezuzy. Wówczas taka osoba, która wchodziła do środka, wystarczyło, że dotknęła jej, ucałowała palce i rzeczywiście ten obowiązek zmówienia błogosławieństwa został spełniony. Mezuza na drzwiach była też symbolem. Symbolem tego, że dom jest żydowski, zamieszkiwany w większości przez Żydów. Skąd więc na podwórzu kapliczka? No to jest oczywiście opowieść i historia okupacyjna. Czas jej powstania, 1 sierpnia 1943 roku, mamy tutaj konkretną datę, co wcale nie jest normą dla praskich kapliczek. Czas jej powstania to moment, kiedy dawnych przedwojennych mieszkańców tego domu już nie ma. Oni zostali w 1940 roku wysiedleni do warszawskiego getta. Wiele osób już wówczas nie żyło, bądź zostało zamordowanych w getcie, w obozie zagłady w Treblince. Zastąpili ich Polacy. Polacy wysiedleni z terenów, które do getta zostały włączone. Często wyglądało to tak, że rodziny się wymieniały. Trafiały na siebie w gazetach, spotykały się i wymieniały się mieszkaniami z nadzieją, że jedni po wojnie wrócą do siebie na Pragę, a drudzy wrócą na teren lewobrzeżnej Warszawy. Do tych powrotów nie dochodziło, bo mieszkańcy przedwojenni tych domów praskich najczęściej już nie żyli, natomiast ci, którzy na Pragę się przeprowadzili, nie mieli gdzie wracać. Teren warszawskiego getta w większości został zrównany z ziemią. I tę figurę wystawili już nowi mieszkańcy. Taki boom na kapliczki to rzeczywiście okres okupacji niemieckiej, to są lata 42, 43, 44, kiedy to na wszystkich podwórkach warszawskich zaczęły pojawiać się takie świątki. No, związane to było z tym, że zwykła podróż do kościoła, zwykłe pójście na mszę świętą stawało się niebezpieczną eskapadą. Można było w czasie tej podróży trafić do więzienia, na pawiak, być rozstrzelanym w ulicznej egzekucji. Było to po prostu niebezpieczne, tak jak niebezpieczne było życie w okupowanej Warszawie. Dlatego ludzie stwierdzili, że kościoły sprowadzą do siebie. Składano się na takie figury. Najczęściej dozorca kupował w sklepie z dewocjonaliami czy u jakiegoś rzemieślnika takie figury i stawiano je w różnych miejscach podwórza. Czy to na jakimś postumencie na środku podwórka, czy tak jak tutaj na ścianie jednej z oficyn. Niektóre figury były stawiane w przejazdach bramnych albo nawet i na klatkach schodowych. One gromadziły mieszkańców, którzy za zamkniętą bramą czuli się bezpieczniej niż na tej niebezpiecznej ulicy. Cementowało to społeczność, dawało właśnie to poczucie bezpieczeństwa, a w warunkach i w okresie takiego dramatu i takiej traumy, jaką była okupacja, rzeczywiście te uczucia religijne tylko się wzmagały. Zresztą jeżeli chodzi o okres okupacji i o samo powstanie, to nad kapliczką widzimy ślady tamtych dni. Mamy dziury po kulach, które ewidentnie przypominają o tym, że w pierwszych dniach sierpnia na Pradze trwały powstańcze walki. Dzisiaj ta kapliczka przy Ząbkowskiej 12 jest jedną z ciekawszych w okolicy. Ona bardzo mocno wyróżnia się od ściany. Tak pomalowana jest okolica figury w kolorze niebieskim. Wokół mamy kwiaty, wokół mamy znicze. Jest to miejsce w jakiś sposób zadbane. Często kapliczki są jedynymi takimi miejscami na zniszczonych podwórkach, gdzie widzimy, że okoliczni mieszkańcy opiekują się tymi miejscami.